Zbieramy się na wycieczkę do Pilchowic, dokładniej na Tamę Pilchowicką. I będziemy jeździć rowerami. Nie wiem, czy to tak do końca ma być, ale mam nadzieję, że dojedziemy. Dobra, dotarliśmy do miejscowości o nazwie Barcinek, skąd mamy około 10 km na Tamę Pilchowicką. W internecie znalazłam, że poziom drogi jest łatwy, ale jesteśmy totalnymi nowicjuszami. Pogoda jest niesamowita, jest 20 stopni i w zasadzie to tylko 2 godziny drogi od Zielonej Góry, a można naprawdę super spędzić czas. Zaczynam podpić tą drogę rowerową. Jest fajna. Jest to stare PKP. Czyli mamy 3 km. Dobra, okej. Okay. Zabrałem cię nawet teraz, przecież. Czemu? Chodź. Budowany aż ponad 100 lat temu. Jak patrzę na zdjęcia z tego roku, to nic się tutaj nie zmieniło. Dojechaliśmy na właściwą zaporę. Na rzece był w latach 1904-1912. No i nie dałam rady. Oczywiście mały off-road musiał być. Spokojnie, już za rogiem będzie okej. Okay. Zawsze to powtarzam. Co powtarzam? Co się nazywa? Tak. A po kim to mam? Potacie. To się nazywa szczęście. Jaja jak berety. Tak to jest, jak się zboczy z trasy. Co, Kamilku? Przenosimy rowery i idziemy przez rzekę. No i co poradzę? Chciałem bliżej. Jezu, coś czuję, że to jest totalna kłopota. Tylko niech cię nie zerwie, bo i roweru nie będę miała ciebie. Bohater! Po prostu ja jestem w jakimś błocie. Ja będę chora, jak ja będę do pracy. Jesteś chora? No ty jesteś na filmiku, jak to przeprawiasz, a jak ja szłam z koszykiem z butami, to już... No jakoś musiałaś przez tą rzekę przejść. Wiesz, że po tym wyjeździe jesteś moim bohaterem? Super. Dziś pokazaliśmy, jak nie podróżować rowerem. Tak, to była taka przestroga. Totalna głupota. Woda w rzece po prostu była kosmicznie lodowata. Dobra, to pomachaj. Pa, pa. Pa, pa. Ja też się już żegnam, idziemy w końcu coś zjeść. Pa, pa.